Osobą, która 2 lata temu leżałaś na swoim łóżku i mówiłaś, dlaczego tak jest w moim życiu, dlaczego Bóg, który mi opowiadają w kościele, jest religią. Chcę ci dzisiaj powiedzieć krótko o moim życiu, co się stało we mnie. Wiecie, cały ten kraj nam mówi, że Bóg jest gdzieś daleko, że Bóg jest gdzieś na obrazku, gdzieś jakaś figurka, czy jakaś inna pierdoła. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć o realnym Bogu, którego ja spotkałem w moim życiu. Ja od zawsze byłem katolikiem, wychowywałem się w rodzinie katolickiej i wiecie, po ludzku wszystko wyglądało dobrze w moim życiu. Ale ja wiedziałem, że nic nie jest dobrze. Ja miałem problem z pornografią w moim życiu. Chciałem się kilkakrotnie zabić i nienawidziłem w ogóle wszystkiego, co jest na tym świecie. I pewnego dnia na ulicach tutaj Warszawy usłyszałem o tym, że Bóg jest żywy i Bóg jest realny. I że On może pomóc mi w moim życiu. I ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że jeżeli ty zawołasz prawdziwie do Niego, to się spotkasz z Nim. I ja pewnego dnia uklęknąłem i powiedziałem, Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Ja już nie chcę syfu, w którym jestem. I gdy zawołałem do Niego, On przyszedł do mojego życia i zmienił mnie w innego człowieka. Jest tutaj osoba, która jest chora na prawe kolano. Masz problem od 5 lat. Jeżeli teraz przyjdziesz, zostaniesz uzdrowiona. Jeżeli teraz przyjdziesz tutaj, położę na swoją świętą rękę na ciebie i zostaniesz uzdrowiona w jednej chwili. Jesteś osoba, która ma bóle w głowie od kilku lat. Od 4 lat masz bóle w głowie i chodzisz do lekarza i nikt nie jest w stanie tobie pomóc. Jeżeli przyjdziesz tutaj, też położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiona. Bóg jest realny, Bóg jest pełen miłości. On powiedział w swoim słowie, że On tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tu nie chodzi o przestrzeganie jakichś reguł czy zasad. Tu nie chodzi o to, czy chodzisz do kościoła, czy nie. Zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę. Nie możesz swoimi uczynkami zasłużyć sobie na niebo. Nie możesz swoim do kościoła zasłużyć sobie na niebo. Musisz się na nowo narodzić, aby wejść do Królestwa Bożego. Potrzebujesz osobistego spotkania z Jezusem. Ja spotkałem Go osobiście. I jeżeli ty chcesz, jeżeli chcesz wejść do nieba, potrzebujesz osobiście doświadczyć Jego. Potrzebujesz dzisiaj spotkać się z Nim. On powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ten świat, na którym żyjemy, on nie może dać ci prawdziwej wolności, pełnego szczęścia, pełnej akceptacji. Jeżeli czujesz się odrzucony, jeżeli rodzice cię odrzucili, to wiedz o tym, że Bóg czeka na ciebie, abyś ty do Niego przyszedł. On cię umiłował, On umarł za twoje grzechy 2000 lat temu, On już wszystko dokonał, nie musisz cierpieć na tej ziemi. Diabeł nie musi dojrzeć swojego życia, nie musisz chorować, nie musisz żadnych z tych rzeczy mieć. Możesz żyć ponad tym wszystkim. Jeżeli dzisiaj przyjdziesz do Jezusa, to On weźmie twoje życie. On zrodzi cię do nowego życia i staniesz się nowym człowiekiem. Przyjdź dzisiaj do Niego. Przyjdź, zawołaj się do Jezusa. Zawołaj do Niego dzisiaj. 2 lata temu, kiedy byłaś na studiach, krzyczałaś, ale mnie odrzucili ludzie, ale mnie chłopacy odrzucili. Ale chcę ci powiedzieć, że prawdziwa akceptacja jest w Chrystusie. Nie szukaj chłopaków, szukaj Zbawiciela Jezusa. Przyjdź do Niego dzisiaj i powiedz, Jezu, ja chcę Cię doświadczyć. Ja chcę doświadczyć Twojej miłości. Ja chcę Ciebie osobiście spotkać. Jeżeli to powiesz, Boża moc przyjdzie do Twojego życia. Jeżeli dzisiaj jesteś chory na jakąkolwiek chorobę, jeżeli jesteś zniewolony czymkolwiek, to chcemy dzisiaj także uzdrawiać i uwalniać Was. Nie tylko mówić, ale uwalniać Bożą moc. Jeżeli jesteś tutaj, to przyjdź. Przyjdź tutaj, a zostaniesz uzdrowiony. Zostaniesz uwolniony w imieniu Jezusa.